czas karmy, czas obciążeń, czas balastów, czas, gdy wiele chcecie, niewiele możecie, czas, gdy ciężko pracujecie, a owoców tej pracy nie widać. Różne zdarzenia, różne miejsca, różne osoby, obciążenia. Wasza droga teraz jest ciężka i powolna. Ale karma to nie tylko coś złego czy strasznego. Karma to także karmiczne związki. Popatrzcie, wasze dusze się znają i kochają. Przed tym życiem jeszcze umówiliście to spotkanie, karmiczne spotkanie, ono musi nadejść. Spotkacie bardzo ważną duszę, bardzo ważną osobę. W waszych sercach, gdy już dojdzie do tego spotkania, na pewno zaczniecie odczuwać coś wykraczającego poza ten świat materii. I w tym momencie pojawią się pioruny z góry od duszy, które będą chciały was jakby wytrącić z tego, co wyobrazi sobie umysł na temat tego spotkania. Jakaś wasza podróż, jakieś plany nie dojdą do skutku. Z powodu waszego zajęcia wy macie coś stworzyć, coś przekazać, podzielić się jakąś wiedzą z innymi, ale macie to robić tu, gdzie jesteście, nie na wyjeździe. Jeśli chodzi o tą osobę, którą poznacie, wy będziecie szukać za daleko różnych odpowiedzi, różnych rozwiązań. Będziecie bujać w obłokach na temat tej osoby, a nie zobaczycie tych płomieni, które bardzo blisko zagrażają waszemu okrętowi. Wy macie się uczyć, macie się rozwijać, macie dojrzewać, duchowo wzrastać. Fałszywa wiedza, niesprawdzona, nieudowodniona. Na temat tej duszy, którą spotkacie, ta dusza jest bardzo blisko was. Tylko że wasze umysły zaczną tworzyć niestworzone historie, wyobrażać sobie cuda na temat tej osoby, a fakty będą zupełnie inne. To, że znacie się w duchowym świecie i mieliście się spotkać, to nie znaczy, że macie być mężem i żoną. Fałszywa wiedza, dużo jej będzie w waszych głowach. To jest czas wielkiego wsparcia dla was. Wiele istot będzie wam pomagać, wspierać w waszych procesach dojrzewania, duchowego dojrzewania, tego wzrastania. Te szkolenia, ta życiowa nauka, to wszystko będzie pod nadzorem, pod opieką waszych duchowych rodzin. Także dlatego spotkacie tą osobę. Wszystko to jest nauka, to jest plan duszy.